Hej, 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 cześć wszystkim, tutaj Chita. Dzisiaj będziemy trenować naszą czarną klacz, którą w ostatnim odcinku wyhodowaliśmy. Bardzo długo oczekiwaną trzygwiazdkową klacz z maksymalnymi statystykami na dodatek. Klaczka ma piękne, wręcz cudowne umaszczenie. To jest cała, caluśka kara. I dlatego teraz ubierzemy ją. O, to maleństwo ubierzemy. Prawda? Będzie piękne teraz. Dać. I możemy ruszać. To jakiś wyścig. Tutaj ona raczej sobie nie poradzi. Nawet Blast Basket tutaj sobie nie radzi. Seven Middle. Poradzisz sobie. Oj, tu sobie tak sobie by poradziła. To może. No tutaj jest duża nagroda. Próbujemy to. O, i to sobie elegancko z tym poradzi. To jedziemy. Bo będziemy na tej karuszce próbowali pokonać naszego rywala. Zobaczymy, czy się uda. Piąta pozycja, no nie jest najlepiej. Ready to rumble. Firefly Blast. Off to a magnificent start. Bookies are nervous. Fight fear. Doing well on the inside. Firefly Blast. Maintaining the prime spot. Fight Fear in second. On their back is Expresso Snore, being overwhelmed by Skeleton Spark. Niestety ona jest middle, a takich koników nie lubimy. Jak pamiętacie, ja lubię frąciaki. Just behind it's Fight Fear, just has a margin over Skeleton Sparkle from Carnivorous Creek, going hammer and tongs with Squeaky Cat. Dromedary's Duck next. At 1400 it's Firefly Blast. Expresso Snore getting through on the inside. A length behind it's Skeleton Sparkle. Toe to toe with Fight Fear. A length away it's Carnivorous Creek. Dromedary Duck with a magnificent run. Still going it's Expresso Snore. Skeleton Sparkle in third position. And then it's Fight Fear. Dromedary Duck gaining momentum and flying through. Deluxe Darkness, 11th place. A link behind, it's Ideal Barco. 900 out, it's Firefly Blast. Fight Fear, stretching now, followed by Expresso Snore. Just in front of Cobbled Centipede, Squeaky Cat, trying to outdo them. Będzie jej pierwszy wyścig. Ale że ona jest śliczna, taka kara. Expresso Snore, Squeaky Cat, in fourth position. Firefly Blast at the head of affairs. Skeleton Sparkle in second position. Going hammer and tong with Carnivorous Creek just ahead of Squeaky Cat. Firefly Blast still piloting the field. Skeleton Sparkle wants the front. Next it's Carnivorous Creek. Firefly Blast leading. Skeleton Sparkle in second spot. Just in front of Carnivorous Creek, followed by Cobbled Centipede. At the top of the straight, it's Firefly Blast. Theoretical Torch charging home on the rails. Dobra, nie mieli szans. Breaks their hearts, just hold by Carnivorous Freak. Third at the line, Squeaky Cat. Super, zdobyła kolejny poziom. Wytrenujmy ją. Elegancko, już ma 8 poziom. Może jakiś w sumie dajmy. Czyli nowy skill damy tej klaczce. Nam się lepiej na niej jeździło.
co my tu możemy? Quick Learner razy 1. Final Charge. 8% max speed when sprint. To dla ogiera, back position, preference. Okej. No weźmiemy tego może. Nie, to potem weźmiemy. Na razie weźmiemy może In the Zone. Mamy aż 3 takie. W sumie to możemy zużyć. To quick. Będzie się szybciej ładować. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I chyba będziemy mogli już zacząć tutaj. Dokładnie. Pierwsza pozycja także jest idealnie. Racing, a great start for the favorite. Also running well is Bionic Betrayal. Firefly Blast still in the lead. Then Thunder Teapot. Buddy Decrease in fourth. Czy się naładować? Self Song in first position. Heads up and down with useless boost. Trying to keep off Firefly Blast. Triangular Weasel in 12th position. On their back is Avalanche. Się zawiesiło. Dobra, teraz już nie muszę przytrzymywać. Dobra, i jedziemy. Wygrałam. Nie mówię, że z przewagą, bo nie, ale wygrałam. Oj, nie dostała nowego poziomu. Zobaczymy, co nowego w markecie. Byda z nędzu. Czy ma ciekawą maść. Jedziemy dalej. Jeszcze raz to. Na 1200 metrów. O, druga pozycja, to będzie ładnie. Off and running. A great start for the favorite, Firefly Blast. Firefly Blast is showing early speed. At the 1100 meter mark, it's Firefly Blast. Auspicious Luck taking the lead. Jeden czarny koń. Jestem czarnym koniem tego wyścigu. Continuing around the track, it's Firefly Blast. Ciekawe, czy zdoła napełnić. Next, it's Nebula Hatbox. Pushing hard in front of Detailed Donkey. Nie będę przytrzymywać, bo już się nie opłaca. Dobra, teraz już można wyprostować ją. O, będzie kiepsko z tym sprintem. Będzie miała bardzo mało sprintu. Muszę trochę wcześniej zacząć. Auspicious Luck in second place. Two lengths away, it's Nebula Hatbox. Modest Morning, next. Tego nie lubię, kurde, midli.
auspicious luck in second position. Three lengths away, it's Nebula Hatbox. Dobra. Ładna akcja. No, dziewiąty poziom, pięknie. Wszystko potrenujemy do dziewiątki. I teraz... No tak, musimy zebrać kasiorkę. Bo potrzebujemy to do misji dziennej. Dalej będziemy męczyć. O, może już to będę mogła sobie... Tak, mogę to już sobie powiedz. Bo ma dobry win rate. Mogę tutaj dosyć dużo kasy zdobyć, dlatego wolałam pojechać tą. A, dziesiąta pozycja. Nie lubimy tego. O, jeszcze zły start. No, w sumie i tak muszę się naładować, bo to krótki wyścig. Lord of the Cupboard on the rails. Firefly Blast getting into a good spot. Rainbow Blessing showing the way. Dobra, i teraz już się nie muszę ładować, więc może biec. Cowboys catchphrase. Next. Ale fajnie koniki wyglądają, jak właśnie się tak nie przytulają do tych barierek. No i jedziemy. No. I zwycięstwo nasze. I jest kolejny poziom. Super. Trenujemy. To już dziesiąty poziom. Zostało nam 5 poziomów do wytrenowania. Boże, boję się, co to będzie, jak konie będą na 8-9 poziomie. To będzie dopiero, kurczę, dużo treningu. Znaczy nie na 8-9 poziomie, tylko na 8-9 gwiazdce, przepraszam. Bo wtedy będzie trzeba dużo trenować je i to będzie troszeczkę pain in the ass. No ale cóż. To wygramy. No, tak sobie, ale spróbujmy, co? Trudno. Najwyżej będę miała słabe statystyki. Dlaczego? Jakoś mnie to nie... nie zasmuca. O, dziewiąta pozycja. Kiepsko. It's race on here at Parsons Valley. Firefly Blast began with a rush. A bad start for the favorite. Pounding down the course, it's Firefly Blast. And here comes Semaphore Splendor, tussling with. I przytulamy się do barierki. Mamy ładny start, mamy dużo staminki. Powinno być ładnie. Semaphore Splendor leading. Firefly Blast in second, and then it's Berners Cobble going hammer and tongs with Darkness Drama. A length behind it's Amethyst Scenario, followed by Gossam's Genius. Two lengths behind. Tak, to jest ta zmiana kierunku, Holender. With 1800 meters to go, it's Semaphore Splendor. I jedziemy. Darkness Drama overtaking. A length away, it's Berners Cobble. On their back is Amethyst Scenario. Gossip's Genius. Three links behind, it's Additional Nerve. Toe to toe with Futures Factor. Super, 1500, it's Firefly Blast.
Murders Cobbled in second place. Semaphore Splendor in fourth position. A length behind it's Darkness Drama. Next it's Gossip's Genius. Cinder Chocolate in 10th position. Firefly Blast leading the race. Murders Cobbled in second position. Just in front of Semaphore Splendor. Just behind it's Amethyst Scenario. Heads up and down with Darkness Drama. Jeszcze trochę. In ninth place. A length away it's prawdopodobnie to wygram, no ale jeszcze nic pewnego. Powinnam to wygrać. Zobaczymy. From Darkness Drama. A length behind it's Semaphore Splendor. Otter Armies on the out. Cinder Chocolate next. Firefly Blast at the front. Murder's Cobble in second place. One length away it's Amethyst Scenario. And then it's Darkness Drama. The race continues with Firefly Blast. Murder's Cobble in second position. One length behind it's Amethyst Scenario. Then Darkness Drama. Firefly Blast, still in first place. Murder's Cobble, what's dobra, the front? Darkness Drama, in fourth spot. In the straight, it's Firefly Blast. Amethyst Scenario, in second spot. Struggling with Murder's Cobble from Darkness Drama. Firefly powinnam Blast, wygrać. Showing the way. Darkness Drama, no, wygrałam. Semaphore Splendor. Ja zrobimy sobie zdjęcie. Super. Jestem dumna z niej. Świetnie sobie poradziła w tym wyścigu. Tak, mają potrenować. No teraz już srebrne zużywa, na szczęście. I dalej trenujemy. O! Wygram tutaj. Raczej wygram, więc bierzemy. Zobaczymy, jak sobie poradzimy w takim wyścigu. Trzecia pozycja. Nie jest źle, słuchajcie. It's race on here at Larson's Valley. Right up there early, it's Metallic Spectacular. Sapphire Sky going with them. Metallic Spectacular maintaining the lead. And then it's Skeptical Biscuit. Flower Frankincense putting the pressure on, followed by Change Brush, pushing hard in front of Giraffe Galleon, head and head with Hammer Journey. Voyager's Vision in 12th spot, Rich Mouth up against them. Skeptical ani się nie naładować, ani nic. Firefly Blast feeling anxious. Hammer Journey charging through. Evergreen Blot is coming with a huge run. Voyager's Vision with a magnificent run. Nie podoba mi się to, że po zewnętrznej jadę. No, ale trudno. Skeptical Biscuit tak in second spot. Wygrać. Away, it's Hammer Journey. Then Evergreen Blot. Firefly Blast, the leader. Skeptical Biscuit in second. A length behind, it's Hammer Journey. 500 out, and it's Firefly Blast. Hammer Journey in second. Just has a margin over Skeptical Biscuit. Evergreen Blocks up against them. No, powinnam wygrać. Tak się skupiam przy tych wyścigach, bo dawno nie grałam i... Hammer Journey beginning to make ground. Next it's Evergreen Blocks, neck and neck with Skeptical Biscuit. Powinno być okej. At the top of the straight it's Firefly Blast. Skeptical Biscuit in second place. Putting in a strong bid with Hammer Journey. No, wygrałam. Firefly Blast, first at the finish, just holds on. Hammer Journey, Evergreen Blocks in third. Także nie ma tragedii. Aj, ale nie dostała poziomu. Tak się nie bawię. Tutaj pewnie nie. No, tu jest jeszcze za słaba. No to dalej to będziemy męczyć. Proszę, dobrą pozycję. Piątka. Takie mech. No i za wcześnie. No ale przynajmniej się naładuje.
The race continues with Firefly Blast. On their back is Labyrinth Industries. Ładne koniki. Ten obok mnie. Izabelek pięknie wygląda. Dobra, już nie będę przytrzymywać konia. Niech sobie już leci do przodu. Zagapiłam się ze sprintem. Ja pierdolę, zagapiłam się i przegram. Drugi poziom. To jest moja wina. Zagapiłam się ze sprintem. Zapomniałam, że to jest bardzo krótki wyścig. I tak sobie jechałam. Kurde. Ale moja wina. Moja wina, bo się zagapiłam. Lipa. Shit. Tak się brzydko zagapić. Ach, za dużo przedmiotów mam w storage'u. No na pewno to sprzedamy za 2. To za 4 sprzedamy. 1, 2, 3, 4. Na razie tyle. Jeszcze weźmiemy sobie, zbierzemy kasiorkę. Bierzemy. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. No, trzecia pozycja trochę lepsza. Gates crash back. Firefly Blast is off to a fabulous start. Hunters would be happy with themselves early. Frankincense Typo breaking in. Firefly Blast maintaining the lead. Splash to start in second position, putting in a strong bid with Trouble Tactic. Frankincense Typo in first place. O, ten obok też ładny karusek. Dwa karuski biegną. Super. Firefly Blast in fifth place, just behind its Turkey's Delivery. Pounding down the course, it's Frankincense Typo. Cream Canary in second spot, neck and neck with Turkey's Delivery. Firefly Blast getting moving. No. Still going, it's Frankincense Typo, pushing hard in front of Turkey's Delivery. Firefly Blast leads the race. Frankincense Typo wants the front. Turkey's Delivery. No teraz nie chcę przegapić tego momentu. Pierwsza! Trzynasty poziom. To jeszcze 2 poziomy i jesteśmy w domu, możemy ją hodować. Może spróbujemy już tutaj. 12 tysięcy. No ba, pewnie że ciebie weźmiemy. Nie no, tutaj to już ładnie zarabiamy. Jedziesz, 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 jedziesz. Kurde, źle! A great start from Blazing Barrister. Crimson Charity also up the front. Kurczę, Blazing blade. Barrister continues to show the way. Firefly Blast could be happier. Crimson Charity in third spot, just ahead of Euphoric Twist. Routine Rocket in zobaczymy. Na razie nie przytrzymuje. Niech sobie jedzie. Ale tutaj dużo koni bierze udział.
Euphoric Twist, gaining momentum and flying through. Crimson Charity, next. Still going, it's Routine Rocket, closely followed by Blazing Barrister. And then it's Euphoric Twist, just as a margin over Auspicious Blaze, followed by Automatic Squirrel. No, ale powinnam sobie poradzić. Jeżeli znowu się nie zagapię, oczywiście. To za mnie taka gapa. Nie, no raczej już mnie nie dogonią. Surreal Sunlight, fourth spot, toe to toe with Routine Rocket. Firefly Blast leading the field. Pięknie! Pojechałam! Troszeczkę sprintu użyłam, żeby zjechać jej pełny pasek. To się nie opłaca ciągle na pełnym pasku jechać. No i uwaga! Jedziemy. Pięknie. No, ponad 20 tysięcy. Super. Ale nie dostała poziomu. Znowu za dużo przedmiotów? Kurczę. Tak do 17. Wszystko zjedziemy. Jeszcze raz, bo mamy na to misję. Właśnie, kurczę, ile jeszcze muszę? Dużo. A jeszcze ogierka musimy jakiegoś sprzedać, ale spokojnie, zaraz ją w ekspimy i będziemy sprzedawać ogierka. A tu możesz już brać udział? Możesz już brać udział? To dlaczego byś nie wzięła? Znowu będzie ponad 20 tysięcy do wygrania. Nawet 30. Przepraszam bardzo. Oj, dziewiąta pozycja, nie najlepiej. We're underway here at Yarra Park, and the favorite is driving the pace right from the go. Firefly Blast, right up there with the leader. The race continues with Two-Faced Snowball. Triangular Trivia in second place. A length away, it's Velvet Simple. Struggling with Chandler Seeker, putting up a challenge to Air Denver. It's up and down with Venture Vacuum, pushing hard in front of Samurai Sun. Meet Monday in 17th. Mechanical System contending for position. Firefly Blast leading the field. Triangular Trivia in second position. Salmon Serpent with a brilliant turn of foot. Nie mogę już używać sprinta. Two-faced Snowball is coming with a huge run. Alert Boot with a magnificent run. Venture Vacuum gaining momentum and flying through. Chwila skupienia. Powinnam zdobyć jeszcze do maksa tego sprinta. Taki siwek ładny. Kurczę, właśnie siwego konia nie mam żadnego. Two-faced Snowball in fifth position, just behind its fixed Twilight. Money up in 18th spot. No, 900 metrów. Na pewno będę miała maksymalny sprint, to jest już bankowo. Triangular Trivia, battling with Salmon Serpent from Shameless Seeker. Continuing around the track, it's Firefly Blast. Triangular Trivia wants the front, stride for stride with Grand Cheese just behind. It's Salmon Serpent. Firefly Blast is the front runner. Triangular Trivia in second spot, putting up a challenge to Salmon Serpent. A tak sobie troszeczkę wyskoczymy do przodu. 400 to race, it's Firefly Blast. Triangular Trivia in second, two lengths away, it's Twilight. Niech się prostuje. Leaders from the line, and it's Firefly Blast.
I jedziemy. Firefly last, keeping the lead spot. Shameless Seeker is finishing at a rate of knots. Firefly last delivers the final knot, just scoring from Grand Cheese. O, i kolejny poziom. Także jest git. To wytrenujemy. I jeszcze został nam ostatni poziom do wytrenowania na niej. I jesteśmy w domu. A ta ma jakie? 93. Czyli jeszcze lepsze statystyki. No, ale może po następnym treningu będzie już wyrównane. Tu mamy największe nagrody, więc tu się spróbujemy zaczaić. Na 3000 metrów. Zarąbiście. Uhuhu. Długi wyścig. Potrzebuję dobrego miejsce. No i nie dostałam dobrego miejsca. Zawsze jak potrzebuję, to nie. Bo po co? It's race on here at Yarra Park, and the favorite gets a magnificent start. Curse Crescent taking the outside path. Dobra. Firefly Blast still in first position. Curse Crescent in second. Just ahead of Toast Park. Glamorous Sky next, closely followed by Aristocratic Rhythm, grappling with Zephyr Ability. Curse Crescent is the front runner. Firefly Blast got in their ideal position. A length behind its Glamorous Sky. Just has a margin over Aristocratic Rhythm. Mamy dużo czasu, to sobie tak zużyjemy. Trochę tego sprintu. I teraz niech się ładuje. Still going, it's Firefly Blast. Curse Crescent in second place. Three lengths away, it's Glamorous Sky. Two lengths away, it's Demonic Reaction. Traveling on the rails, it's Imperial Insult. Then Aristocratic Rhythm. Firefly Blast holds the lead. Coś mi się nie podoba, jak oni nas doganiają. Brzydko to wygląda. Three lengths behind, it's Demonic Reaction. Next, it's Toast Time, putting up a challenge to Cream Mountain. Cream Mountain. Oh. Aż mi się zachciało bitej śmietany. Continuing around the track, it's Firefly Blast. Curse Crescent progressing, pushing hard in front of Glamorous Sky. Just behind, it's Aristocratic Rhythm. Three lengths behind, it's Demonic Reaction. Stride for stride with Cream Mountain. Catchphrase Comedy in 15th position. Sprinta. 1400 out and it's Firefly Blast. Memory Chapter wants the front. A length behind, it's Glamorous Sky. Aristocratic Rhythm, scraping the paint off the rails, has raced away. No, długo się zrobiło. Ten biedny Izabelek tam na samym końcu tak biegnie. Memory Chapter in second spot. Zostało 1000 metrów, my 4 punkty sprintu mamy do naładowania. Na spokojnie je naładuję i będę w domku. Memory Chapter in second, and then it's Curse Crescent, Glamorous Sky in fifth spot. Dobra. Przygotowujemy się. To już będzie? Nie, jeszcze jeden skręt będzie. Nie, to ja jeszcze sprintu użyję. Firefly Blast, the leader. Aristocratic Rhythm in second position just has a margin over Memory Chapter. Two lengths behind, it's Curse Crescent. Firefly Blast maintaining the lead. Aristocratic Rhythm wants the front. One length behind, it's Memory Chapter. No, jak będzie 250, tak 240, to zaczniemy sprintować. They straighten up for home and it's Firefly Blast. Aristocratic Rhythm in second spot. One length away, it's Memory Chapter. Firefly Blast in first position. Aristocratic Rhythm in second. Epic win by Firefly Blast. Aristocratic. Udało się. Ale jeszcze jeden wyścig muszę przejechać. Lipa. Uff, znowu za dużo przedmiotów. Super. O, tego mam aż 21. To sprzedam. Pięknie. Tego mam też za dużo.
No i reszta niech zostanie. Ostatni wyścig. Tu mamy burzę. Duża nagroda będzie, to będzie dużo kasy. Jakby mi brakowało, no nie? 800 tysięcy. Ale nie, nie. Kasy nigdy dość. Zaraz będziemy, kurczę, hodować, to zaraz ona się stopi. It's race on here at Yarra Park. Firefly Blast, off to a magnificent start. Bookies are nervous. Real crash, right behind. Firefly Blast, out in front. Real crash, in second position. Two lengths away, it's estranged spaghetti. Trying to się zastanawiam, czy nie lepiej trochę naładować się. Ale nie, nie będziemy się ładować. Będziemy... Spróbujemy się naładować w ten sposób. Biegnąc po prostu. Trying not to be outstripped by rival revenge. Then Dreamstone heads up and down with diplomatic rebellion. Pounding down the course, it's Firefly Blast. Real crash in second spot. Three lengths away, it's incredible escape. Dreamstone with a brilliant turn of foot. Dreamstone charging through. Firefly Blast once again in the front spot. Real crash in second. To raczej będzie łatwa wygrana. Easy win. Distinguished Biscuits is coming with a huge run. Cherub Chorus with a magnificent run. Continuing around the track, it's Firefly Blast. Real crash in second place. From incredible in a strong bid with Quaint Dilemma, trying by Cherub Chorus. Firefly Blast in the lead. Real crash in second position. Three lengths behind, it's Quaint Dilemma. No i jedziemy. Firefly Blast still outrunning the rest. Real crash, watch the front. Three lengths away, it's Quaint Dilemma. To ostatni twój wyścig na tym poziomie. I Maxa będzie miała już. No, dokładnie. I mamy ją zmaksowaną. Będziemy mogli ją nie trenować, tylko hodować. Ale to, co się z niej urodzi, zobaczymy już w następnym odcinku. Także do zobaczenia jutro. Nie omijcie następnego odcinka, gdzie zobaczymy, co się urodzi z naszej karej klaczy. Pa, pa!